Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów, subskrybentów. Dziękuję za subskrypcje, za lajki. Jesteśmy przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie. Temat bardzo na czasie. Dodatek osłonowy. Rzecz zupełnie nowa, wynikająca z drastycznych wzrostów cen energii. No i może kilka informacji odnośnie właśnie tej nietypowej sytuacji, to znaczy nie ma obowiązku składania tych wniosków o dodatek osłonowy do końca stycznia. Można to zrobić nawet do końca października i nic nie przepada. Ci, którzy złożą wniosek do stycznia, to będą mieli w dwóch transzach wypłacany ten dodatek, zaś osoby, które złożą później, będą miały w jednej transzy wypłacane. No, temat jest zupełnie nowy, jak tutaj się dowiedziałem właśnie od miłej pani z MOPS-u, to też będą szkolenia, także więcej informacji się dopiero dowiedzą i wszyscy będziemy mogli też więcej informacji uzyskać. Na ile on będzie, ten dodatek, skuteczny? No, wstępne obliczenia oznaczają, że na pewno nie osłoni on przed drastycznym spadkiem poziomu życia milionów polskich rodzin. To jest już pewne. Co zrobi dalej socjalistyczny rząd PiS-u? Pożyjemy, zobaczymy. Wierzymy, że w tym wszystkim maczali palce cała banda czworga, układ okrągłostołowy. Podpisali w tej komunistycznej Unii takie tematy, że teraz właśnie przychodzi nam bardzo słono płacić i nie jest to tylko wina polityki putinowskiej, ale głównie należy szukać tutaj przyczyn w nieciekawej polityce kolejnych ekip rządzących, które sprzedały Polaków i teraz ponosimy konsekwencje i nie pozostaje nic innego jak płacić, płakać. Czym to się wszystko skończy? Ja jestem głęboko przekonany, że te dodatki osłonowe nie spełnią oczekiwań Polaków, nie uchronią przed drastycznym spadkiem poziomu życia. Jak będzie, to się przekonamy. Tyle informacji. Wiadomo, że mój kanał też żyje takimi tematami, nie tylko tematy budowlane, ale też i ogólnospołeczne, gdyż istniejąca, otaczająca nas rzeczywistość bardzo szybko się zmienia i jeżeli jakieś informacje udało mi się osiągnąć, zaczerpnąć, to bardzo chętnie z Państwem takimi informacjami się dzielę i będę się dzielić. Z Wejherowa, województwa pomorskiego, żegnam, pozdrawiam, dużo wytrwałości, cierpliwości. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, do usłyszenia, do zobaczenia i obyśmy naprawdę nie skończyli właśnie w tym miejscu. Tego wszystkim Państwu życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.